Okej, tego nie rozumiem. Wiecie, jest tak. Raz jest kiepsko, raz źle, co nie? Ta leży nie. Minęliśmy. Minęliśmy świąteczny odcinek, walentynkowy odcinek, nawet tych tur nie przedstawiliśmy tych ludzi. Chyba nie powiedziałeś do nich durnych. Sorry. Przesada. Ale odcinki muszą trwać. Bardzo trwać. Kirby. Znaczy M. Kirby. To nie znaczy, że my potrętujemy coś. Ale wiesz, wszystko się zmienia. Czasy i mody. Nawet ci. No sam, patrzcie, jeden to chyba wariacki alkoholik. Foxy jest zawsze wariackim alkoholikiem. No i też mnie tak denerwuje. Bo niego chyba też denerwuje tego. Zaraz ludzie nie będą wiedzieć, o co chodzi. No to im pokażmy. Dlaczego muszę być po lewej stronie, a nie po koło bardziej prawej. Wiesz, że są takie zasady. Lider po środku. Ale oni... Nie... Kirby nie jest prawie liderem. To jest M. Kirby. M. Kirby! Starowsza nie lubię być obok niego. Bo nie chyba ma rację. Sorry, ale nie mogę zająć miejsca w środku. Kuśwa! Trzostem! Piwo dobre! Kocholik będzie! Wariat z niego! To Foxy, kolejny raz wypiłeś piwo! Z pustej butelki! Zakrztusiłem się. Świetnie. Enkiri, masz coś jakiś do powiedzenia? Nic. A nic. Spieprzyliśmy wszystko. Foxy to powinien mieć inny głos. Zaraz. Nie wiem. Okej, wszystko wróciło do nowości. Później wracamy z tą odcinkiem, gdzie poznaliśmy tych dziwnych plusaków. Chiński matek! Tak, chodzi o chiński market. Chiński market nowy. Boże jedyne, kuźwa, dlaczego jesteśmy tu? Jesteśmy idiotycznymi przez tą czarownicę. Tak. Czarownica jest zła. Może przestań mówić na nią czarownicą, tylko siostrę twórcy. Nie. Pół na pół. Że co? Pół na pół, kuźwa. Boże, jedyny. I wracamy z totalną porażką. Bez totalnej porażki. Bez.
Ej! Koniec. Serio.